Dorośli dwoili się i troili, by sobota na długo została w pamięci bohaterów Dnia Dzieci. Suwalski Ośrodek Kultury zaprosił Milusińskich na miejskie obchody Dnia Dziecka, oferując mnóstwo atrakcji. Plac przed Sokiem szybko i na długo zapełnił się dziećmi, które wędrując od strefy do strefy doskonale się bawiły. Dzieciaki mogły tańczyć, pomalować twarze, wystąpić w telewizyjnym okienku, popróbować różnych smakowitości. Każdy mógł poczęstować się lodami, owocami, które były zastrzykiem nowej energii do dalszej zabawy. Chętni mogli zajrzeć do teatralnej garderoby, wziąć udział w animacjach teatralnych czy tanecznej etiudzie. Nie mogło obyć się bez gry w gumę, skakanek i gier planszowych, a także dużych klocków. Nie mogło się też obyć bez muzyki i tańca. Na scenie przed bardzo licznie zgromadzoną publicznością wystąpili laureaci tegorocznego festiwalu Muszelki Wigier. Inne atrakcje zapewniły dzieciom służby mundurowe, które na placu przy Komendzie Miejskiej Policji udostępniły Milusińskim mnóstwo sprzętu, który wykorzystują na co dzień w swojej pracy. Otworem stanęły więc strażackie wozy bojowe, profesjonalny trenażer strzelniczy, policyjni technicy kryminalistyczni prezentowali dzieciom tajniki swojej pracy. Przed zgromadzonym tłumem dzieci odbyły się pokazy tresury i posłuszeństwa psów policyjnych. Swoje umiejętności i sprawności zaprezentowali też żołnierze. Nie zabrakło też pokazu sprawności strażackich. Zafascynowane dzieci zobaczyły inscenizowane walki wręcz, ale też mogły przyjrzeć się, jak pracuje Straż Graniczna, której zadaniem było dynamiczne zatrzymanie samochodu. Mundurowi prezentowali też łodzie, kłady czy motocykle, na których każdy chętny w asyście policjanta mógł zasiąść. Dzieciaki odchodziły z obu imprez przeszczęśliwe i pełne niecodziennych wrażeń.